Zaparkowaliśmy 156 km, tu mniej więcej, Factory Kraków. Kasia sobie wymyśliła, że dzisiaj to będzie nasze miejsce spacerowe, idealne. I skoro jesteśmy, bo mi tutaj wyświetla, na Słowację to trochę za daleko, do Ołomuńca też, ale super Czerwedżer Katowice jest. I właśnie ciekaw jestem, od razu nam obliczę, że będziemy mieli 41 albo na około 20 parę. Może jakąś dalszą drogą pojedziemy do tego Superchargera. Może najpierw do Katowic. Tam się grubo zabawimy na tych atrakcjach, co wymyśliłaś. I zobaczymy. Jest opcja Navigate and Autopilot, czyli powinniśmy tutaj pić browar, wcisnąć guzik i powinno nas to dowieźć na miejsce, ale nie mam do tego absolutnie żadnego zaufania, tak więc na razie cancel i spazierengegangen. Zauważyłem, że tam jest ładowarka Greenwaya, co to mam do niej kartę. Nawet było miejsce wolne, ale że my mamy jeszcze duży zasób mocy, to nie byłoby fanu, jakbyśmy już teraz zatankowali, ale można sobie przyjechać do Krakowa na zakupki, zatankować samochód na szybko i wrócić. 500 km. Jest tu KFC. Nie, nie, żadne KFC. Fajnie ta nawigacja. To jest dwa miejsca wolne i to pod wejściem do sklepu. Ale my mamy 290 km zasięgu, do Katowic 70 km. Zobaczymy, jakie atrakcje tutaj przygotujesz w tych Katowicach. Zaraz przygotuję. No mam nadzieję, że coś lepszego niż tu. W zasadzie padło pytanie na Facebooku, bo stwierdziliśmy, że najlepszą opcją to będzie kawa w Katowicach. Dlaczego tam nikt nie wjeżdża, jak jest wolne? Tylko taka niespodzianka, że przecież jedziemy płatnym odcinkiem drogi i musimy zapłacić od razu gotówką, której nie mam. A nie, można kartą. Jak autostradowo, to autostradowo. Nie będziemy w ogóle oszczędzać. Mamy dozwoloną 140, do tego się będziemy trzymali, jeżeli oczywiście tylko kierowcy przed nami nam pozwolą, żeby się trzymać dozwolonych, że tak powiem, ram prędkości na tej drodze. Taka jeszcze eksploatacyjna. No patrzcie, już się boi, już mi hamuje, ile ja mam jeszcze do tego samochodu. No to strasznie zmęczące, bo wbijam zęby w kierownicę. Bardzo fajnie przy wysokich prędkościach się samochód spisuje. Muszę przyznać, że to niskie położenie środka ciężkości, czyli bateria w podłodze, świetnie to tutaj funkcjonuje, w ogóle go nie nosi. Wyczytałem właśnie przed chwilą, że maksymalna prędkość to jest 233 km na godzinę. Tak więc też i z tą prędkością zakładam, że podróżuje się bardzo nieźle, jak na ten niewielki skądinąd samochód. Zarąbiste żeśmy nagranie odkryli na Spotify'u, tak się ono nazywa, nagrywam. Super fajne, super. Tak. Takie elektroniczne, ale porywające. Słuchamy w kółko. Jeśli chodzi 70 metrów. O zużycie na autostradzie, no to sami widzicie, że jest grubsze. Opór powietrza rośnie w kwadracie prędkości. Niestety z prawami fizyki nic nie zrobimy. 223 km, zużycie nam do 199 Wh i mamy 177 zaległości, czyli z 500 zrobiło nam się 400 km. I teraz jedna Dominika i dwóch Dominików poleciło nam Cafe Byfy w Katowicach. No to jesteśmy. Wasza rekomendacja. Zobaczymy. Zauważam, że te drzwi też coś źle działają, bo Kasandra, to mówiłem, że tak trochę... Nie domknęłaś drzwi! Że tak... Nie, bo one tak chodzą, wiesz, drewnianie, jak w tym. No trzeba walić jak w starej syrenie. A ja niestety. Wiesz, nie lubię takich rzeczy robić. No to nikt nie lubi, ja też nie lubię. Katowice, pięknie, tu się oddycha. Potem co, do Sosnowca, tak? To jeden z eleganckich Bali był. Co z tych rzeczy bierzemy? Coś już wybrałaś? Ładnego, konkretnego? Jagodzianka plus takie dwie babeczki plus kawałek tortu, który pani powiedziała, że jest najlepszy na planecie. I czekamy jeszcze na kawę. Za całość 4,5 dyszki. Zobaczymy. Klimacik, powiem szczerze, fajny. No na pewno byśmy tutaj przez przypadek nie trafili. To musiało być jakaś wskazówka, jeśli chodzi o dojechanie. Tam jest też jakaś fajna miejscówka. W ogóle tak w stylu takiego perelskiego baru mlecznego, bym powiedział. I tutaj też taki sklep, czy nie sklep, nie wiem co. Czy to jakaś wystawa może artystyczna? Garmażarka Drób Nabiał. Nieźle.
Babeczki super. Kawka jak ci smakowała? Bo ja nie jestem. Bardzo dobra. Kawka super. Torcik okej. Ale jeśli chodzi o te jagodzianki. To się jeszcze muszą wiele nauczyć. Tak, tak, to prawda. Nasz świat słodyczy wciąga nosem i w kwestiach jagodzianek bardzo mocno. Ale zajebiście, lodowisko mają i działa. Kasa jest. Tylko nie wziąłem swoich panczenów, tak więc nie powieszę się dzisiaj swoją figurową jazdą na... Ale zajebiście, działa. Tak, że nie można zajrzeć. Następnym razem, jak tu przyjedziemy, to weźmiemy sobie łyżwy i sobie pojeździmy. Kawałek do Sosnowca. Wszyscy mówią, że koniecznie Sosnowiec trzeba zwiedzić. No to jedziemy. Jakie mamy atrakcje w Sosnowcu? Tak na szybko mi wymień, co wam pokazuje. Marcin, nie zadawaj takich pytań, bo to no. Lepiej w TripAdvisorze lepiej sprawdza. Pałacz Szuna. To czyli co, że... 7,4 km od aktualnej. A jest takie coś jak BA Pałac Szuna, Sosnowiec i to jest najlepsza, największa atrakcja? W Sosnowcu? Jedźmy, no. Zobaczmy. No, jesteśmy już w Sosnowcu. Są jakieś budowle zabytkowe. Chociaż jedziemy tam do tego pałacu, tylko nas strasznie mota, bo tutaj jakieś roboty drogowe, tu zakaz wjazdów, tu zakaz ruchu, tu kurnia przejścia, którego nie ma, ale się pojawiają ludzie. Miejmy nadzieję, że w końcu, o Jezu, dotrzemy do punktu wyjścia. Tutaj jest jakaś zasadzka janosikowa. Mam nadzieję, że jakieś zbóje z lasu nie wyjdą. Ale nie, uda nam się z tej pułapki wyrwać. Teraz się niepokoi, żeby nam tu nie zabrakło baterii. Nie wiem zupełnie dlaczego. A z drugiej strony nasuwa się pytanie, czy są jakieś interfejsy do Tesli, które można wpiąć w trakcję kolejową? Bo to myślę, żeby było super szybkie ładowanie. Nie znając polskich i rosyjskich wynalazców różnych dodatkowych... O, i zaraz jesteśmy na miejscu. Razem z nami zobaczycie atrakcje... O, tu też jakieś, patrz, jakie fajne te. Na tych, na Mercedesach tu się graffiti maluje, to jest dobre. I tutaj żeśmy przyjechali właśnie... To tu jest. Muzeum w Sosnowcu. O. To tu? This is it. O, jesteśmy. Akurat dzisiaj chyba nieczynne. No to szybka fotka na ten, na Insta i jedziemy do Superchargera. Zobaczę jaka odległość. Odległość 8,5 km z Katowic Supercharger. Bo do domu już nie wrócimy, niestety. Mamy 152 km. I to myślę, żeby nam wystarczyło na 100 km. Może do Jędrzejowa. Ale nie, jest Supercharger. No, nie wiem czy zadziała, bo nie wiem na jakiej zasadzie tam się płaci. Ale eksperyment Iren. Tak. Tak. Zespół Płacowo-Parkowy i Urząd Stanu Cywilnego, sale reprezentacyjne, czyli tu się, rozumiem, wchodzi w związki małżeńskie. Patrzcie jak mi pokazuje, do Kielc, że najpierw Katowice, Supercharger, 10 minut mi wystarczy, żeby podładować się do 29%, o 29% czy do 29%, nie wiem, żeby być na 20 w Kielcach i ma mi zostać 21, to chyba o 29% musiałbym się podładować, ale wyznaczając trasę, zahaczamy o Supercharger. No i dobrze, begin trip, lecimy. Nam się chce okrutnie, a żeśmy spotkali delikatesy w Sosnowcu, to idziemy sobie jakąś pamiątkę kupić. Mam nadzieję, że magnesy na lodówkę chociaż będą. Zobaczymy, czy to zadziała. No, coś pstryknęło, coś chrupnęło. 7, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Ja pierdolę. Ładujemy z prędkością 730 km na godzinę. Rozumiesz, co to zdaje? Jak stoisz przy tym godzinę, to możesz przejechać 728 km. Da się tak zrobić? I kilka takich superchargerów i się da jeździć, no. I fajnie jest. W jakim miejscu jest? No jak stacja benzynowa. No masz Orlę, możesz iść kiełbaskę sobie opierniczyć i tak dalej. No pewnie lepiej by było przy jakimś centrum handlowym, ale jak masz tankować nocy, to centrum handlowe jest zamknięte. A tu? 15 minut postoju i jedziemy. W sumie to masz rację, w nocy centrum. Nie, nie, to przy stacji benzynowej jest zajebiście. No i 112 kW. Ja pierdolę. Myślę, że tak 18.05 żeśmy się podpięli 2 minuty temu, albo nawet i mniej. 18.06, no ale przyjmijmy, że 5.
Już 19 km zasięgu przez 2 minuty. 21 km. No. Da się elektrykiem? Current session, czyli to nas charge'uje. 9 zł żeśmy zapłacimy za te 52 km. Czyli też to widać, ile to kosztuje. Nie wiem, jak to się rozlicza, no ale mam nadzieję, że pewnie jest ta Tesla gdzieś tam podłączona pod takie coś, jak się tutaj coś, to coś tam wyskoczyć do zapłaty. Trochę na Orlenie? Tak, na Orlenie. Nie, no to gdzieś musi być elektronicznie, bo nie ma tu żadnego terminala. Po prostu wkładam wtyczkę i tam, gdzie jest samochód gdzieś zarejestrowany, to pewnie ten taki balans się zrobi za to. No i co? No i plus 56 km żeśmy zrobili w 5 minut. Tylko ciekaw jestem, jak będzie spadała, no bo teraz mamy 736 km na godzinę. Mhm. Bo im bardziej jest pusta bateria, tym ona się szybciej ładuje. Im będzie bliżej końca, tym będzie ładowała się wolniej. No ciekawe, aż postoimy trochę dłużej niż 10 minut, bo tyle by nam wystarczyło na dojazd do celu, ale chcę zobaczyć, jak zwolni w momencie, kiedy będzie miała już, nie wiem, 60 czy 70% naładowania. I zobaczymy, ile to pieniędzy kosztuje. Plus 100 km, 19 zł kosztowało naładowanie się tutaj w superchargerze. 20 minut minęło, mam 18.25, zasięg 361 nam się zrobił. Dotankowaliśmy w te 20 minut 226 km i kosztuje to 43 zł 86 groszy i pozostało 35 minut do pełna. Dwa razy coś stuknęło w tej baterii i zdecydowanie już wolniej ładujemy, bo tylko 500 km na godzinę. Na początku, jak żeśmy zaczynali, kiedy bateria była bardziej pusta, to było 780 km na godzinę i teraz tylko idzie 77 kW. Dwa razy nam coś stuknęło w podwoziu, w baterii, jak nie mam, tak jakby ktoś zdrowo jebnął młotkiem od spodu. Kasandra chciała rozpocząć awaryjną ewakuację, ale wstrzymaliśmy, zacisnęliśmy poślady i nie płyniemy, tak więc jeszcze chwila i zaraz jedziemy, no już tym razem chyba na Haciendę, bo zasięg nam się zrobił 367, to na spokojnie dojedziemy i widzę, że się jakiś system chłodzenia włącza baterii, bo cały samochód zaczyna drżeć i jakieś hałasy są zewnętrzne. No, powiem szczerze, że kabel jest wyczuwalnie ciepły. Tutaj macie typ drugi i to CCS, to jest, wydaje mi się, że dużo szybsze, bo idzie dwoma kablami, a to idzie dodatkowymi takimi dwoma grubymi kablami. O kurna, grzeje się pieron. Podobno znacząco spada wydajność takiego superchargera, jak są wszystkie zajęte stanowiska. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Dwa, tak, nie, cztery kurna są tylko. Cztery stanowiska i każde stanowisko ma dostępne takie lub takie złącze. Ciekaw jestem, czy jak tutaj się przyjedzie nie Teslą, to czy się da naładować? Pewnie nie, bo rozumiem, że on się komunikuje, jakiś wysyła numer samochodu i ten numer samochodu jest powiązany z kontem, który jest tam w jakiś sposób albo zasilony, albo jest jakaś karta podpięta i wtedy się to wszystko realizuje. No powiem szczerze, że tak mizernie jak na supercharger, ale widać, że wystarczająco. W Katowicach nie ma oblężenia, bo jak sobie przypomnicie serię ze Stanów, z Kalifornii, jak żeśmy tam jeździli, no to takie stanowisko superchargerów to było, nie wiem, z 50 sztuk, wszystkie zajęte, jeszcze 20 samochodów w kolejce. A jak żeśmy ładowali swoją Teslę w Stanach, wypożyczoną oczywiście, w superchargerze w tym, w galerii handlowej, to jedno piętro było z ładowarkami. No jeszcze nam trochę brakuje, ale prędkość takiego ładowania daje komfort poruszania się jednak i elektrycznym samochodem. I spadło teraz do 40 kW. Pół godziny tankujemy, w pół godziny 282 km i ładujemy tylko z prędkością 273 km na godzinę i kosztowało nas 154 zł. No i ostatnia, przysłowiowe 45 minut żeśmy stali, możemy po 45 minutach przejechać dodatkowe 336 km, ale już się ładuje wyjątkowo wolno, 100 km na godzinę, bez sensu doczekać do końca i to jest tak, jak wyznacza trasy, jest dużo superchargerów, jak ćwiczyliśmy w Stanach, to on robi co 200 km przerwy na 15-20 minut ładowania. To jest takie akurat optymalne, żeby 20 minut to jest klasyczna przerwa na stacji, żeby zrobić siku, wypić kawkę, przejrzeć gazetkę i tego się w ogóle nie odczuwa i co 200 km taką przerwę robicie i przy tej mocy ładowania początkowej, która była, dodajecie po 200 parę kilometrów zasięgu. Im bardziej pusta bateria, tym szybciej to idzie i myślę, że jakby była jeszcze bardziej wypuszczona, to i tak po tych 45 minutach bylibyśmy mniej więcej w tym samym miejscu, czyli teoretycznie w 45 minut prawie do pełna załadujemy samochód. Teraz mamy na 472 km. Stopuję, dziękuję,
odłączam kabel i jedziemy. Chciałem ci zademonstrować, bo jeszcze tego nie widziałaś. Ale jak na przykład byśmy sobie chcieli przy browarku posiedzieć. To no zajebiste. A jakie są inne opcje? No głównie kominek. A słyszysz jak chrumka głośnika? Nie chrumka. To nie chrumka. No i teraz romantyczny postój, gasimy światełka. I to co się zrobi zawsze gdzieś na uboczu. Co? No jak to co? Struga się ołówki, przecież wiadomo. Powiem ci na zimę. Powiem wam, że już jest chłodno i on teraz tak. Włącza ogrzewanie foteli, jest kominek i leci gorące powietrze z tego. Czujecie się jakbyście siedzieli przy kominku. No po prostu jest tak odjechany ten samochód, że zaraz zwariuje. Pierdzącą poduszkę mogę ci podłożyć? Co za głupoty. Dobra, pokaż Santa, bo mi się Santa najbardziej. Santa? Aha. Pamiętam, pokazywał Julio. Nie Julio, tylko żeśmy to widzieli. Ho, ho, ho. I tu ci się zmienia. Jedziemy z tym do domu. I migacze. No strasznie mi się to podoba. To jest zajebiste na święta. Jedziemy z tym? Tak. Tego nie zauważyłem, że jeszcze jak się jedzie, to płatki śniegu teraz padają, jak mamy tryb. Samochodzik już się zmienił ze sanek świętego Mikołaja. No migacze dalej są w takiej formie. A tu dodatkowo na samochodzik lecą płatki śniegu. No w zimę? Nie zajebiste? Nie, no kominek super. Sobie odpalasz na tym, na parkingu czekasz przy kominku. I jesteśmy na bazie już z powrotem. 168, tam było przejechane 260. Czyli to jest ile? 430 km, jedno ładowanie 40 minut, wracamy do chałupy, jeszcze mamy 224 km zasięgu. 20, no było agresywnie na powrocie, nie oszczędzałem się. 20 superchargerów, a 30 czy 40 to już max, załatwia nam problem poruszania się samochodem po kraju. Przy takiej mocy tam 160 kW ładowania. No i będzie zajebiście. No jest... Dobra, idę, bo znowu jestem... Podobał się? Tak. Podoba się samochód?